Cześć, siema wszystkim. Słuchajcie, na początku chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną, że uczestniczycie w moim kanale, piszecie, komentujecie, wysyłacie do mnie jakieś wiadomości prywatne, że tworzymy już taką fajną ekipę zgraną, która się cały czas rozrasta. Tak jak tu widzę cały czas po ilości subskrypcji. Cieszę się z tego naprawdę zajebiście. No powiem szczerze nawet, że jestem zaskoczony bardzo pozytywnie tym, jak ten kanał szybko się rozrasta. I ja jestem najbardziej zadowolony z tego, że odbieracie dokładnie to, co próbuję Wam przekazać poprzez filmy, moją pasję, w taki sposób, w jaki chcę, żebyście odbierali. Chcę. Właśnie, kurwa, to słownictwo, bo to potem mnie wszyscy oceniają, że źle powiedziałeś, że za bardzo mlaskałeś, że to, że tamto, ale to jest zajebiste, no bo zawsze staram się być lepszy, no. To jest taki mój, taka moja natura niestety, że wszystko biorę gdzieś tam poniekąd do siebie i pomimo, że ktoś może napisać głupotę, staram się tej głupoty potem nie popełniać i być zajebiście idealny, mimo że nie jestem. Natomiast wracając do tego, że komentujecie, piszecie mi super miłe słowa, fajne, ogromne wsparcie czuję od Was. Nie myślcie sobie, że jestem narcyzem, który to lubi i się tym po prostu ukaja. Nie, jestem osobą, jak zauważyliście pewnie już na jednym filmie, taką, która po prostu lubi robić to, co robi i stara się robić to jak najbardziej dokładnie. A to, że odbieracie to i piszecie takie miłe słowa, ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. No bo nic nie mógłbym sobie wyobrazić tego lepiej, jak tylko to, że wrzucam film, a wy się z tego cieszycie. Ja się z tego cieszę, bo piszecie, że fajnie to wyszło i odbieracie moją pracę bardzo pozytywnie. Dobra, teraz wracając do tego, co my tu w ogóle mamy, bo wrzuciłem to jakiegoś w tło trupka. Ten film, który tutaj jest... A, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście jak ktoś mi zarzuci, że mlaskam, że mówię niewyraźnie, że seplenie, ja to wszystko przyjmuję jak zgodnie na klatę. Staram się naprawdę z dykcją dla Was wypowiadać jak najlepiej, powoli, schludnie, nie mlaskać. Ale niestety przez ten cholerny aparat, który noszę, zwłaszcza w momentach, kiedy mi dentysta go podkręca, to znaczy na ustawieniach tego cholernego drutu, momentami dostaję szczękę ścisku i naprawdę, wierzcie, cholernie ciężko mi się gada, więc staram się i proszę o łagodny wymiar kary, jeśli chodzi o ocenę mojego stopnia wypowiadania się i czystości mówienia. No bynajmniej staram się. Dobra, słuchajcie, o co chodzi? Dostawałem od Was wiadomości, czy mógłbym skomentować RS7, które aktualnie wiszą na aukcjach, na koparcie na IAA, jak to moim okiem wygląda. Jasne, mogę to zrobić. Oczywiście nie odbierajcie tego jako jedyną słuszną prawdę, którą Wam powiem i to, co powiedziałem, trzeba brać o to w ciemno albo nie. Ja po prostu swoim jakimś tam, powiedzmy sobie, półprofesjonalnym okiem na to zerknę, ocenię, co bym, ja bym kupował albo nie kupował, albo na co bym zwrócił uwagę mniej bądź bardziej. To tyle, jeśli chodzi o krótki wstęp. Zacznijmy od pierwszego resa na koparcie. To sztuka, która jest wyprodukowana na Kanadę, stoi w Kanadzie, w Toronto. Dostała w lewy przód, będę mówił bardzo krótko, żeby ten film nie trwał też godzinę. Lewy przód, kołoś cofnęło, uderzyło w próg, maska w dziwny sposób uszkodzona, podejrzanie, dostał po podłużnicy, poduszki wszystkie wystrzelone i co dziwne, run and drive. No, jak znacie moje filmy i oglądacie, to widzieliście, że jak jest nabój strzelony, to nie ma szans tego odpalić, chyba że ktoś ten nabój ominie, zrobi to na krótko albo go wymieni. Na pewno nie jest to ubezpieczalnia, bo oni w takie rzeczy się nie bawią, więc auto na 90% według mnie jest od dealera, więc ja bym na ten egzemplarz nie zwracał uwagi, nawet przy dobrych pieniądzach, chyba że go dobrze sprawdzić, ale czasu jest mało. Lecimy dalej. Druga sztuka,
wrzesień 2016, wygląda nieźle. Zderzak sprytnie postawiony, żeby nie można było dokładnie oszacować uszkodzeń przodu, bo pasa, jak widać, nie ma zdjęty. Natomiast tu możemy sobie luknąć. Uszkodzenia nie były raczej mocne, bo podróżnica jedna i druga nie jest skrzywiona według mnie. Kolektor ssący plastikowy nie jest połamany, a jak widzieliście na filmach, dzieli go od chłodnicy mniej niż nic i tam nawet komar nie wsadzi swojego, nie powiem czego, więc lekkie uderzenie przodem i tam od razu następują uszkodzenia wszystkich elementów plastikowych w silniku, tych od strony chłodnicy. A tutaj widzimy, że zderzak cały, więc podejrzewam, że może poszło to dołem, bo na tym zdjęciu jednym widać, że ta chłodnica, chłodniczka mała, którą wymieniałem w szarym RS-ie, ma pozaginane, zaraz włączymy HD, ma pozaginane rurki aluminiowe, więc to raczej gdzieś tam poszło dołem. Wygląda sztuka nieźle, wyposażona jest nieźle, bo ma komforty, tak wiem, komforty. O tym też nagram wam film, w którym porównam sportowe te RS-owe fotele w czarnym do komfortów w szarym i wytłumaczę wam, dlaczego uważam, że te komforty są po prostu zajebiste. To będzie oddzielna para kaloszy. Natomiast ten egzemplarz Bang & Olufsen, spuszczona kierownica, asystenty, head-up display, raczej nie ma Alcantary na podsuwitce, bo widzę, że to jest wersja materiałowa na 95%. Ładna sztuka, ale raczej pójdzie drogo, między 40 a 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Myślę, że trzeba taką kwotę na to szykować, jak nie lepiej, bo to z tym też bywa różnie. Jeśli chodzi o Copart, mam tu jeszcze taką fajną sztukę S6, która też będzie bardzo niedługo. W funkcji Run and Drive, nie strzelone poduszki ani pasy. Dostał tutaj prawym przodem błotnik, zderzak, maska troszkę, lampa i tył prawy razem z kołem. Tam być może sanki do robienia, jakieś tam zawieszenie. Natomiast drzwi poszycie głównie blacharka, ale egzemplarz według mnie warty zainteresowania. Jakby ktoś szukał, przebieg też sensowny. Auto jest z kwietnia 2015 roku. Może być to do kupienia w całkiem niezłych pieniądzach, więc jak ktoś szuka, warto zainteresować się. Przejdźmy do IA. Tu mamy taką sztukę, co ciekawe, podobną do mojej. Na początku myślałem, że to moja, drugi raz wystawiona. Ale potem jednak nie. Dostała też po kole, zwrotnica pękła od silnego uderzenia takiego punktowego w koło, bo felgi tutaj w tych RS-ach są kosmicznie twarde, uwierzcie, że prędzej pęknie zawieszenie w samochodzie niż ta felga się rozsypie na pół, więc no, poddała się zwrotnica, ale koło nie dostało bardzo mocno w uderzeniu wstecznym, bo próg, nie tak jak u mnie, nie jest uszkodzony tak mocno. Mamy tu podgląd 360 stopni, więc sobie zobaczcie, jest jakieś tam uszkodzenie progu, ale nie tak mocne, tak mi się wydaje. Przód bardzo podobnie jak do mojego. Tutaj troszkę bym się zastanowił nad tym kołem, ponieważ według mnie trochę do tyłu się cofnęło. Dlaczego, tego nie wiem, trzeba byłoby to przeanalizować szczegółowo, bo raczej tak nie powinno być cofnięte, chyba że dostał obydwoma kołami w coś od dołu, jakiś krawężnik wysoki trzasnął i to też się cofnęło, ale jeszcze jest zwrotnica nie pękła, więc no, kwestia do przemyślenia, do koła raczej jest w całkiem niezłym stanie. W środku natomiast niestety, ale ma strzelone poduszki razem z deską. Deska do wymiany, dla sprawnych rączek nie jest to ogromny problem, ale daje nam to pole do popisu, jeśli chodzi o cenę tego samochodu, bo być może przez to, że ma te poduszki i pasy wystrzelone, będzie do ugrania lepsza cena. Wyposażony bardzo podobnie do mojego, też na komfortach. Raczej widzę tutaj po zdjęciach, że bez Alcantary na podsuficie, z head-upem, też z zestawem wszystkich asystentów, kolor ten sam. Sztuka niezła. Bang & Olufsen też jest tutaj, dokładnie. Także ta jest, no jak ktoś szuka wersji do porobienia jak ta moja, ale będzie tańsza zdecydowanie od mojej przez te poduszki, no to myślę, że to jest do godne uwagi ta sztuka.
Kolejna to jest sztuka biała, pokradzieżowa. Co to znaczy? No, albo była ukradziona i odnaleziona i w idealnym stanie sobie stoi, wtedy pójdzie za bardzo duże pieniądze, no bo jest generalnie jak nowa, albo została ukradziona i coś tam w niej zostało zniszczone. Silnik, skrzynia, cokolwiek, co jeszcze nie jest ujęte. Auto już raz wisiało, co prawda, na aukcji, ale zostało wycofane, nie wiem z jakich powodów. Jest to sztuka wyprodukowana na Kanadę, czyli ma licznik w kilometrach. Natomiast co dokładnie z nią jest, trzeba by się jej przyjrzeć. Są dwie opcje, albo będzie to z auto z niespodzianką, czyli coś wyjdzie, bo pokazuje, że jednak coś zostało uszkodzone, albo będzie to sztuka idealna, ale pójdzie wtedy za grube pieniądze. Następny, czerwony RS. Piękne, lubię czerwone RS-y, pomimo że ich jest bardzo mało. Dostał znów prawy przód, raczej koło poszło, też do tyłu. Tak bym obstawiał, chociaż zdjęcia są słabe. Chłodnice, dołem też uszkodzenia jakieś poszły. Podobnie do tego, który był uszkodzony pierwszy na koparcie. Natomiast, i też poduszki strzelone razem z pasami, więc też robota będzie w nim duża. Przebieg zdecydowanie większy, bo 59 tysięcy mil, tak jak ten mój szary. Być może do kupienia też będzie w dobrych pieniądzach, do zabawy, jeśli chodzi o robienie. Natomiast minusem tego samochodu jak dla mnie jest to, że nie ma head-upa. Dlaczego minusem jest tego to dla mnie? Dlatego, że jeżeli samochód jest licznikiem mile i kilometry, zobaczcie tutaj na tym zdjęciu, no to te kilometry są bardzo słabo widoczne. Te samochody się bardzo szybko rozpędzają i albo trzeba sobie licznik zmienić, żeby kontrolować tą prędkość, ewentualnie mieć ją tutaj na tym wyświetlaczu głównym w kilometrach, bo on wtedy wyświetla po konwersji z mil na kilometry. Tu wyświetla kilometry, albo zmienić sobie licznik na kilometry, żeby widzieć analogowo tylko kilometry. W przypadku, jak się ma head-upa, prędkość wyświetlana na szybie jest w kilometrach i w ogóle nie trzeba zwracać uwagi na to, co się dzieje na liczniku, bo wszystko mamy przed sobą na szybie. Ale sztuka zła nie jest aż tak bardzo, mimo że źle wygląda. Ta sztuka z kolei jest po powodzi. Jakkolwiek by nie była powodzi, mimo że jest to rocznie jako sekundary, uszkodzenie popowodziowe. Nie wiadomo, co to dokładnie było, jak to pływało, czy to pływało w klapie, do słupka, po sufit, jest umyty, nie wiemy. Rozebrany był, w środku widać. Z przodu też porozbierane, gałek nie ma, tu coś tam ktoś sobie sprawdzał. No ja w takie samochody nie lubię wchodzić, bo to są jeżdżące miny. Dlaczego? Bo jak widzieliście, sterowników od groma jest na wysokości podłogi, a jeżeli tam była słona woda, dostała się wcześniej czy później te sterowniki szlak trafi, więc w takim samochodzie najlepiej po powodzi rozebrać go na części pierwsze do gołych blach i wszystko od podstaw razem z wiązką, która gdzieś też mogła się uszkodzić, wymieniać. Duże koszty, dużo zabawy, ja takie auto odpuszczam. Pomimo, że jeszcze nawet ma dopisane undercarry, czyli coś w nim od dołu też jest uszkodzonego, co zostało do bagażnika może wrzucone, nie wiem. Według mnie nie warto uwagi samochód. Tego to w ogóle możemy od razu pominąć, bo tak dostał mocno po ryju, że według mnie tutaj podłużnicę urwało, bodajże z przodu strony kierowcy, bo w ogóle nawet jej nie ma. Silnik tu się przesunął się. No to jest grubsza sprawa, lepiej odpuścić. Coś jeszcze mam ciekawego na IA, S7, według mnie całkiem fajną, tylne poszycie, blacharka do robienia, drzwi, poduchy i pasy prawdopodobnie niestrzelone będą, bo tutaj nie widzę, żeby pasy były wystrzelone, raczej wyglądają na niewystrzelone. Fajnie wyposażona, Bose, komforty, head-upy, asystenty, grzana kierownica, grzana na tyłu kanapa, ładnie wygląda, przebieg ma też całkiem nieźle. 2.16, czy to 2.16, czy 2.15, tego nie wiemy, bo to trzeba byłoby sprawdzić, bo nie zrobili zdjęcia tabliczki. Ale jak ktoś szuka, myślę, że całkiem fajna sztuka. I jako ciekawostka na końcu Wam pokażę, bo wskoczyła niedawno A6, najnowsza C8, po gradobiciu. Z tym gradobiciem bywa różnie. Najlepiej konsultować to z ekspertami od wyciągania wniosek w systemie PDR. Oni wtedy się wypowiedzą, co na oko będzie tutaj do wyciągnięcia, a co nie. Może być tak, że wszystko będzie do wyciągnięcia, może być tak, że część nie trzeba niestety szpachlować i malować.
Tego nie wiem, bo nie siedzę w tym tak aż dokładnie do konsultacji, ale chciałem tylko wam pokazać jako ciekawostkę, że takie auto w zasadzie nowe, 2000 mil z września 2018 roku już pojawiło się na aukcji. Mi się one bardzo podobają. Czekam też na RS6, która ma w końcu trafić na rynek amerykański, więc no, będzie ciekawie. Słuchajcie, nie będę więcej zanudzał. Powiedzcie mi, powiedzcie, może nie powiedzcie, tylko napiszcie w zasadzie w komentarzach, co sądzicie o takich przeglądach prasowych tych samochodów. Czy mam to robić, czy mam tego nie robić? Bo to jak mówię, no, jeżeli ktoś inny takie filmy już nagrywa, to bez sensu, żebym to powielał. Róbmy to, czego inni nie robią. A jeżeli wam się to podoba i mam swoim okiem tam poniekąd może półprofesjonalnym ocenić, no to ja z chęcią tam gdzieś mogę chwilę czasu znaleźć i wam podpowiedzieć, co według mnie jest fajnego, niefajnego. Najlepiej, gdyby to była grupa Audi, ewentualnie BMW czy Mercedes, bo będę w stanie tam dosyć szczegółowo to posprawdzać, poopisywać. Na tą chwilę dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hejpa.